Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zaplanowałem prasowanie słomy na kostki, a następnie właśnie te snopki zbiorę tą przyczepą, która automatycznie ładuje kostki, czyli ze straw modem. Dobra, co do moich maszynek, no to Ursus C360, który już był przeze mnie kilka razy używany, oraz tutaj jest mój nowy nabytek Zetor Crystal. Jego bliżej sprezentuję, jak już będę musiał tą przyczepę użyć, ale najpierw zacznijmy od prasowania oczywiście. I mam tutaj bardzo fajną prasę od Sipmy. Ktoś z was mi ją wrzucił w jakiś czas temu w linku w komentarzu, bardzo dziękuję, bo bardzo fajna prasa. Dlaczego? Bo ma strasznie dużo fajnych pierdółek, które wam zaraz pokażę. Po pierwsze, żeby w ogóle rozpocząć pracę, nie ma, że wejdę do traktora, kliknę VB i się opuści podbierak i będzie wtedy już mogła prasować. No nie, tu trzeba podejść, wszystko zrobić ręcznie. Przyciskiem V trzeba opuścić podbierak, jak widać, to się właśnie robi. Przyciskiem C trzeba rozłożyć pracę z trybu transportu do trybu pracy. Co tutaj jeszcze można zrobić? Można pod X otworzyć przednią klapę, tutaj jest cały mechanizm, jak widać. Co tutaj jeszcze? Momencik. O, można klapę właśnie tego aparatu tutaj otworzyć. Wszystko tutaj jest zrobione, to nie jest, że jakoś tutaj jest wewnątrz pusto, tutaj jest wszystko zrobione naprawdę super. Co jeszcze? Trzeba oczywiście tylną klapę opuścić, żeby móc rozpocząć pracę. A można też właśnie zaczep tutaj wysunąć, jeżeli ktoś chce na przykład podczepić taką przyczepę. Czekajcie, zaraz wam pokażę. O właśnie. Jeżeli ktoś chce podczepić taką przyczepę, na którą te snopki będą przez ten podanik bezpośrednio się wrzucać. Ja takiej przyczepy nie mam, będę tą zbierał, więc nie jest mi ten podajnik potrzebny. Zaraz go tutaj zdemontuję. I można tutaj jeszcze tylną klapę opuścić, gdzie jest umieszczany sznurek. Dobra. Prezentacja taka tej prasy była taka krótka, ale postanowiłem to zrobić, bo naprawdę jest to fajny mod. Podoba mi się mod, który jest aż tak dobrze dopracowany. No i dobra, myślę, że mogę już rozpocząć prasowanie. Uruchomiłem prasę i jakoś tu postaram się tak jeździć, żeby... Znaczy, na pewno nie sprasuję całej słomy, jakieś tam mijaki będą, ale i tak tych kostek powinno być dużo. No. I niestety, jak widać, tutaj ta animacja tej słomy wciąganej przez podbierak jest moim zdaniem tylko średnia. No po prostu średnio to wygląda, no ale na szczęście pozostałe zalety, skrypty tej prasy są naprawdę dobre i tym właśnie ona nadrabia. Oryginalnie ta prasa ma wbite, że ma pojemność 200, nie wiem, to się mówi w litrach, czy tam, chyba 200, widzicie w lewym dolnym rogu ekranu, tam jak się napełnia ta prasa, to ona oryginalnie jest ustawiona na 200 i wtedy te snopki normalnie wypadają, słuchajcie, co 5 metrów, czy co, w sumie co 3 metry, więc musiałem w plikach właśnie tego modu troszeczkę pozmieniać. I teraz ta prasa ma, zbiera, jak widać, do 500. Dlaczego? No bo trochę za dużo by tych kostek było, a ustawiłem sobie 500. Również bardzo dużo kostek będzie, ale właśnie chcę, żeby ich było dużo. A jak można zmienić właśnie pojemność na przykład prasy, jakiejś przyczepy, zbiornika w kombajnie, to można łatwo zobaczyć na YouTubie, jest mnóstwo poradników. To jest bardzo prosta rzecz. Fajnie mi się naprawdę tym prasuje. Dlaczego? No bo jeszcze nigdy, szczerze mówiąc, takiego prasowania przecież u mnie nie było. W sumie może nawet te 500 to trochę te kostki za szybko wylatują, no ale trudno się mówi. Przynajmniej właśnie będzie ich dużo. Będzie ich naprawdę dużo, bo na tą przyczepę też się mieści dużo. Podoba mi się właśnie te prasowanie, bo jeszcze nigdy tego wcześniej nie robiłem. Zawsze jak miałem słomę czy siano, no to belowanie, bo brałem jakąś tam prasę belującą, no i się belowało, a ja takich właśnie kostek jeszcze nigdy wcześniej no nie robiłem w serii drugiej, więc fajne urozmaicenie.
A jeszcze tutaj fajnie, jak widzicie, taki kurz leci z tyłu tej prasy. No naprawdę bardzo fajny modzik. W połączeniu z tą ładną, dopracowaną 60-ką, to naprawdę praca jest przyjemnością. A właśnie, oczywiście link do tej prasy 60-ki, tamtego zetora krystala oraz tamte przyczepy do belt znajduje się do nich, do tych właśnie maszynek, link w opisie do filmiku. Czyli tak jak zwykle, jak ktoś chce sobie ściągnąć i pograć, to nie ma żadnego problemu. Dlatego też nie tworzę modpaków, bo z reguły czasami co odcinek używam coraz to innych nowych modów. Niektóre zostają u mnie na dłużej, jak chociażby te Ursusy Mokrzyny, którymi to właśnie jeździłem. Ale właśnie dlatego nie robię modpaków, bo i tak daję link w opisie do filmiku do maszyn, które właśnie w danym gameplayu używam, więc nie wiem, po co miałbym robić modpak. Ktoś sobie może na bieżąco ściągać, bo zawsze wrzucam. No kurde, patrzcie, ile tych kosek będzie. Może nie powinienem ustawić 500, tylko 600, 700 pojemności tej prasy. A już teraz to trudno się mówi. No jak widać, jest trochę mijaczków, no wiadomo, bo ten bizon, którym to kosiłem, dość szeroko czasami tą słomę rozsypywał. Tutaj szerokość właśnie tego podbieraka nie jest aż taka duża, w połączeniu jeszcze z czasem, o, tak jak teraz, że troszeczkę źle pojadę, już się robią mijaki, ale to tam trudno się co najwyżej tą słomę założę. Już się tu robi ciasno, patrzę. Właśnie ta prasa ładnie pracuje, zobaczcie. Tylko muszę wjechać na prosto, o. Widzicie, jak tam jest ta animacja, ten tutaj... w sumie nawet nie wiem, jak to się nazywa. Ten nagarniacz, co to jest tutaj nagarniacz, żeby ta słoma się sprasowała. Widać ta część tam chodząca, no bo tak więc prasa jest naprawdę super. Takie właśnie mody lubię. Pamiętam, jak narzekałem tuż po premierze Farminga 15, że jest po prostu bardzo, bardzo mało dobrych modów. Dlatego też troszeczkę zwlekałem z serią drugą, bo chyba 4 miesiące po premierze Farminga 15 dopiero rozpocząłem serię drugą, bo po prostu było mało modów, słuchajcie, ale teraz w końcu się modderzy zaczęli się budzić, właśnie pod koniec, mniej więcej w połowie, pod koniec 2015 roku nagle się zaczęli modderzy budzić i naprawdę już powstało i nadal powstaje bardzo dużo dobrych modów. Oni właśnie dopiero teraz zaczęli tworzyć dobre mody, moim zdaniem. Teraz jest ich całe mnóstwo, bo na początku to była po prostu bieda. Dzięki czemu jest właśnie teraz naprawdę duży wybór. I z reguły nie ma problemów ze znalezieniem jakiegoś modu. No chyba, że to co mówiłem, że na przykład jakiś taką kombajn do ziemniaków poczepiam do czynnika, no to jest akurat jeszcze czasami problem znaleźć. Dobra, słuchajcie, myślę, że to już będzie wszystko. Zostało trochę tutaj tej słomy, ale już jej mi się nie chce. Zawsze musi trochę zostać. No dobra, chyba że jeszcze to tutaj. No dobra. Prasowanie skończone, więc wyłączam prasę. Teraz trzeba wyciągnąć nadmiar snopków. Przyciskiem O, jak widać, one się wyciągają. O, ale podniosły prasę, dobra. Tutaj został niedokończony snopek, więc teraz mogę złożyć prasę. Podnieść podbierak i właśnie już złożyć prasę do trybu transportu. No i dobra. Teraz wsiadamy do zetora krystala i zbieramy te kostki. Krystal ma hamulec ręczny oryginalnie włączony, jak widać. Fajny mod, bo no taki dość dopracowany, o widzicie, co ma się ruszać, to się rusza, jak to ja mówię. Tekstury też są moim zdaniem dobre. Model jest dobry. Nie mam co narzekać, ten mod ręki jest troszeczkę taki, no ja go tak średnio lubię, ale już niech będzie jak jest.
Widać tutaj jest jeszcze dużo pierdół typu... A, zaraz, to nawet nie jest po polsku. Puerta derecha? Nie mam pojęcia, w jakim to jest języku, szczerze mówiąc. Ale widać, tu można dojść. Co tutaj się robi, na przykład kierunkowskaz. Czekajcie. Numpad 7, 9. A, to akurat nie wiem, co to robi. A, bo mam przyczepkę ustawioną. O, można drzwi otworzyć na przykład. Co tutaj jeszcze? 5, 6. A, tutaj ten zaczep opuszczać, podnosić i takie tam pierdoły. Dobra, jadę. Przyczepa automatycznie zbiera, wystarczy wcisnąć przycisk Z. I jak widać, kostki bardzo, bardzo ładnie się już na tej przyczepie automatycznie układają, bo gdybym, słuchajcie, ja je miał zbierać turem, to bym jeszcze tak trafił. Znaczy się w ogóle się przecież taki kostek nie zbiera turem, no wiadomo jak to jest na polskich wsiach. Jeden jedzie w ciągniku, przyczepa, a reszta ładuje ręcznie albo widłami, bo to jest lekkie takie snopki, te ciuki tak zwane. Na jakąś farmingu się ręcznie taki kostek nie da. W sumie to było ciekawe, jest taki mod, ja chyba nawet się nie orientuję, że na przykład takie właśnie te małe snopki z tych polskich praks, żeby można było ręcznie ładować. O, to by, słuchajcie, było fajne. Tak jak w realu, albo widłami. To też by było fajne moim zdaniem. Niby tych snopek dużo, ale ciekawe, czy będzie pełna przyczepa, bo... No mówię, ona jest dość pojemna, jak widać, dopiero 20%, a przecież już trochę tych kostek zebrałem. W sumie nawet... Niezbyt testowałem te przyczepy, to nawet nie wiem, jak z niej rozładować te kostki. Zaraz będę musiał coś wymyśleć, ale to na farmie się je rozładuje oczywiście. Dopiero 29%? To kurde, jaka ta przyczepa. To tu pewnie czubato są te kostki ładowane na niej. Naprawdę czubato. By musiał chyba z trzy pola tutaj spasować, żeby była ta przyczepa cała. Ale zatorek fajny, mi się podoba. Moim zdaniem ma dość dobry dźwięk pracy, a to jest bardzo ważne, bo jak ma do dupy dźwięk pracy jakiś mod, to się nie chce nim jeździć, bo ten dźwięk aż potrafi denerwować. Ile razy się mi trafiło i wam zapewne też takich ciągników, traktorów bądź kombajnów właśnie, które miały taki jakiś dziwny, niefajny dźwięk pracy i aż w uszy to tak czasami tak dziwnie dawało i się nie chciało tym modem grać przez to. Ale tutaj jest akurat bardzo fajny ten dźwięk. Dobra, to już wszystkie chyba snopki i dopiero 38% zapełnienia przyczepy. Ej, dziwne, że ona podaje tutaj w litrach. Widzicie, jest 11493 pojemność przyczepa, nie podaje tutaj w liczbie kostek po prostu. A ile ich było? Ciekawe, bo tutaj miałem licznik, a zapomniałem. 59 kostek sparsowałem. Bo widzicie, w prawym górnym rogu ekranu jest licznik kostek, który można włączyć w tej przyczepie przyciskiem T. Dobra. Znaczy nie w przyczepie, tylko w prasie. Teraz jadę z tym na farmę. No, odpalania dźwięk też ma fajny, akurat ten zetorek. No, trochę jest tych kostek. Ale fajnie by było, żeby była cała przyczepa. Ten mod ręki całkiem fajnie wygląda, ale o, te ramię tutaj jakieś takie, o, to co mi się nie podoba, ale tak o, jak się trzyma kamerę i tylko tą rękę widać, jak rusza się po kierownicy, to wtedy to jeszcze wygląda znośnie. Dobra, słuchajcie, ja bym te kostki tu wyładował, może koło tej sterty, bo one by się wtedy sprzedały. A może ich nie sprzedawać? Dobra, spróbuję je gdzieś indziej rozładować. Tylko gdzie? Wiecie co, może gdzieś tutaj, ja na tym polu i tak już podejrzewam, że nic nie będę siał. Bo ono mi tutaj, mogę na tym polu coś postawić czy coś, bo jest mało miejsca na farmie. Dobra, załóżmy, że chcę te kostki rozładować tutaj. No i co muszę zrobić? Może to ręcznie muszę rozładować? Nie mam pojęcia. A może ona musi być pełna, żebym mógł rozładować?
Wiecie co? Powiem wam, że ta przyczepa mnie trochę zagięła. No, muszę wam powiedzieć, że zagięła mnie ta przyczepa. Może ona musi być pełna, żeby mógł ją rozładować? No co za kurde fail. Mam całą przyczepę, nie mogę wyładować. No chyba, że tutaj jest jakiś skup, czy co? A, no nie wiem, to jest tylko opcja zatankować, bo coś mi się pojawiło na chwilę. Dobra, tu chyba można sprzedawać te kłoski, czy nie? Na bolusiowie, nie wiem, bo tego nie robiłem, bo nie chciałem marnować bel. No nie wiem, słuchajcie. Tutaj się nie chcą sprzedać, może wjadę w to? No i nic. No i nie mogę ich rozładować, słuchajcie, no co za pech. Dobra, nieważne, niech ta przyczepa tutaj stoi. Napiszcie mi w komentarzach, bo ja właśnie nigdy wcześniej nie używałem tej przyczepy. Jak rozładować z niej te kostki? No, tutaj podchodzę, się nic nie da zrobić. Po prostu nic. Może ona musi być pełna, żeby można było rozładować? No, jak tak, to moim zdaniem trochę bez sensu, naprawdę bez sensu. Bo myślałem, że ona będzie właśnie pełna, ale trochę tych kostek było mniej, a ona też jest bardzo pojemna. No nie wiem, mówię, napiszcie mi w komentarzach, jak z niej rozładować, bo nie wiem. Więc to mi trochę nie wyszło. Nie wyszło mi to naprawdę. Dobra, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już byłoby wszystko. Mam nadzieję, że wam się moje prasowanie podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górze pod filmikiem. Widzimy się w następnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. Cześć!